Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Tak się składa, że minęła 22 i to już chwilkę temu. Za opóźnienie normalnie bym przeprosił, ale tak naprawdę nie będę tego robić, bo macie zajebisty program przed wami. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka. Dzisiaj Czesław Muzil jest moim gościem. Tak, dzień dobry, bardzo miło. Cześć. Cześć. My się znamy z Czesławem, więc tak nie będziemy się udawać, że teraz się poznajemy czy coś, bo to bez sensu. Znaczy nie to, żebyśmy były jakieś BFF-ki, ale... Nie, ale... Z prowadzących talk show woli Kubę Wojewódzkiego. No, poznaliśmy się i był niedosyt. No dobrze, dobrze. Ja wiem, tak, naprawdę. Słuchaj, zaczniemy od drinka. Zdradzę wam oczywiście sekret pierwszy, taki, że Czesław nie chciał wybierać drinka. Zostawił to mnie. Ale nie wiem dlaczego. Powiedziałeś, że ty drinków nie? Raczej czystą? Nie, ja po prostu zdaje się... Bo możemy zacząć od trzecika czystej, nie ma problemu. Dobrze. Tak robimy? Dobrze. No to ja poproszę, mamy dzisiaj takiego naszego wudziałka. Bo jest wodzianek u Kuby. Tak. To u mnie jest wudziałek. Super. To zaczniemy od trzecika wódeczki. Dobrze. On teraz nam przyniesie jakiś taki pyszny. Rozumiem. Przy okazji coś tam kopnął, ale nie szkodzi. Adrian, tak jak, bo teraz nie wiem, czy wiesz, wodzianka u Kuby Wojewódzkiego teraz ma romans z Rutkowskim, z detektywem Rutkowskim. Nie wiesz, nie znasz. Nie, na serio? Nie musisz, tak, no ma. To Adrian też szuka takiej właśnie ścieżki kariery i szukamy dla niego też kogoś, z kim mógłby mieć romans. Ale to później, to szybciutko sobie wypijmy. Nie, ja nie jestem taki pysty z tymi romansami, na Pragę nie przyjadą, tam znajdzie się. Tak, na Pragę, no, na zdrowie. Na zdrowie. Mogła być zimniejsza. Jest bardzo dobra. Słuchaj, to ja przygotuję luta z drink, taki sztab prosiłem, żeby nam jednak zrobił Adrian na później. Będziemy pić zatem, słuchaj, wódkę z tonikiem. Idealnie. Idealnie? Tak. To ja już mam gotowy lód, to znowu Adriana poprosimy, żeby nam tu pomógł. Powinno być jakieś takie brawa w tle, wiesz. Nie no, super. Bo jak wchodzi wodzianka, to zawsze są brawa. Oj, oj, ty masz ciężką rękę dzisiaj. No dobrze. Tylko o, nie popijaj tam. Prosimy. Tutaj, o. Ale jest bardzo miło. O, tonik, super, super. Tak, jest okej. Okay. Tak, jest bardzo dobrze. Trafiłam, to był mój strzał. Nie, super. Ale miło. I to jest po 10 w internecie. Tak, oczywiście, można wszystko, wiesz. No. Tutaj mieliśmy, wiesz, gwiazdy porno, które się rozbierały, więc jakby... No, gwiazdy porno często się rozbierają. To prawda, to prawda. Jakąś cytrynkę, limonkę? Tylko jak ty chcesz, bo przyznam, że już to wygląda dobrze. To ja postawię to na bok, ale ja poproszę jakąś cytrynkę, bo ja lubię. Dobrze, no to ja też poproszę. Jest nie witamina. Gorsz. Tak. Teraz trzeba pół kilo owoców, warzyw jeść dziennie, więc to doliczam sobie, że to jest... O, no to daję sobie, rzucę tak, o. Dzięki. Tak jest. To dziękuję. O, co ci tam wygodniej? O, dzięki wielkie. Moja żona bez cytryny to, powiem ci, nie staje. Musi być wyciśnięta cytryna codziennie rano. Rano? Tak, i to jest nawet przed kawą. I no bo inaczej po prostu, no... Bardzo to jest ważne dla Doroty i dlatego wiem... Może dla zdrowia to jest dobre też jakoś. Tak, podobno. Ja często chcę robić te same rzeczy co Dorota, a jednak jakoś cytryny jeszcze nie potrafię wypić, ale widzę jak dobrze jej to robi, więc to jest naprawdę... Cytryna u nas zawsze jest. Lodówce jest, może być pusta lodówka, ale cytryna musi być. Bo wy też, to wam zdradzę sekret, Dorota, żona Czesława tu siedzi i obserwuje i tak jak będzie coś niegrzeczny, to będzie krzyczeć na niego. Będzie machać, a ma nie mówić. No dobra, słuchaj, to teraz do rzeczy. Polacy piją. Stwierdziłem, że chyba coś musi z tym być, skoro nie znam żadnego... Ja nie jestem jakimś kosmopolitą, ale nigdy nie byłem w żadnym kraju, który ma tyle sklepów otwartych 24 godziny na dobę, sprzedających tylko alkohole, więc stwierdziłem, że ktoś musi to pić. A Duńczycy piją? Piją. Tylko, że nie mają sklepów 24 godziny na dobę, ale piją, tak. Duńczycy piją i nawet mogę powiedzieć, że jest taka tradycja w Danii, jak wychodzi święta, wychodzi piwo świąteczne. Aha. No to zawsze było to tak, tradycja, że jak wychodził Carlsberg, powiedzmy, taki świąteczny, tak. Czy Tuborg, świąteczne piwo, to wychodziło w środę o 23:59. Wszystkie knajpy w Kopenhadze świętowały, to się nazywa Jod Day, czyli Dzień Jod. Okay. Wychodził Julepolk, czyli świąteczne piwo. I ta tradycja była przez wiele, wiele lat. No ale potem rano spotykaliśmy się też w szkole, przed szkołą, rano w liceum. Było trudno.
tradycja była taka, że trzeba było, że się spotykaliśmy w kiosku, bo już były w kioskach te piwa. I to tak poszło źle, że tuńskie prawo zmieniło to i teraz to jest w piątek, godzinie 23:59. Po prostu jakoś ta tradycja była tak silna, że ludzie nie przychodzili do pracy. No tak. Ja pamiętam, że w klasie spali. No, mój nauczyciel w liceum mówi tak, no i co ja mam zrobić? No, będę ich wyrzucał? No niech śpią sobie przecież. W sumie to jest dobre rozwiązanie. Też to mi przypomina trochę takie filmiki z czasu PRL-u, kiedy pokazują właśnie, że ludzie tam idą do pracy, po drodze oczywiście do sklepu, tam seteczkę, czy tam pół, czy tam zależy co jest. Zresztą, kurczę, to jest najlepsze, bo tu jest nawet budowa niedaleko. Przyjeżdżałeś, to widziałeś. Ja czasami tu rano idę do sklepu takiego dużego, zagranicznego koncernu i tam też się zdarza, widzę rano, że oni jednak tam sobie właśnie tą seteczkę, czy dwuseteczkę tam, wiesz, za pazuchę i... Dzień od razu lepiej mija. I zgadzam się całkowicie. I jeszcze dodam a propos taką anegdotę, to nie będę zdradzał za bardzo kogo komu, ale słyszałem taką anegdotę, bo sam nie znam i nie chodzę do hali koszyków, tam tak. Nie byłem nigdy jeszcze. Nie to, że nie chciałbym, bo wygląda to pięknie, ale słyszałem taką anegdotę, że podobno jest, no jest Landsbans, jest fajnie, jest Warszawka, ale jednak jest kiosk, sklep tak. Blisko, który odkrył, że nawet na takich biznesowych spotkaniach albo na randkach wieczorem to ludzie wychodzą na papierosa, szybko do kiosku, kupują małoteńkie buteleczki, wub, żeby oszczędzić i wracają. Więc taki biznes zrobił, że teraz jak się wchodzi do tego kiosku, to po prostu jest ekspozycja na pierwszym stawu. I jest ten sklep, ja go znam. Znasz go. A, no ja co prawda nie szukam za halą koszyki, okay. Jest bardzo ładna, ale jakoś po prostu nie mu klimat. Ale rzeczywiście wiem, o którym sklepie mówisz, jest taki na rogu, naprzeciwko, wiem dokładnie, który. Ale wiesz, ale to dobre pytanie, bo tak źle ci było w tej Danii? Musiałeś wracać do Polski, do tych pijaków? O. No nie, ja mówię... Do nas pijaków w sumie powinna powiedzieć. No, do swoich, samych swoich wraca. Nie, ja przyznam, że jestem takim typowym emigrantem zarobkowym. Po prostu tak zawsze żartuję, że jestem emigrantem zarobkowym w kraju, w którym się urodziłem. I to jest no jednak niespotykane, ale prawda jest taka, że przez przypadek jednak się cieszę. Nagle zamieszkałem, mogłem mieć na chleb, albo miałem pomysł na życie niechcąco może, bo nie spodziewałem się, że będę mógł, nie spodziewałem się, że płyta debiut 10 lat temu trafi. No, a potem jest reszta historia, bo ja znowu sądzę, że i tak naprawdę nie chcę, muszę uważać to tylko, żeby nie grać głupot tutaj, ale szczerze mam oprócz tego, że jestem naiwnie zakochany w Polsce, w swoim kraju, w którym się urodziłem, to też mam takie poczucie, że jednak jestem troszeczkę Polsce troszeczkę potrzebny. Tak się czuję. Aha, okay. Czuję, że Że robisz tutaj coś ważnego, że robisz tutaj coś takiego, co no, może mieć znaczenie. Może tak, może uczyć dystansu, może chciałbym nauczyć nas, Polaków, tak. Się śmiać samych siebie, albo przestać wciągać brzuchy przed lustrem. Ja już się poddałam. Prawda? Teraz już tylko trzymam to, widzisz tutaj teraz, żeby nie było widać. Ale to już nie można, to jest strasznie skomplikowane. Nie pół serio oczywiście to robię, jest tak. Wygodnie tak też. Ja to rozumiem. Ale powiedz mi, to jest ciekawe, co powiedziałeś. Bo z drugiej strony na przykład, albo nie, do tego wrócimy jeszcze tematu, bo ty mówisz, że wróciłeś tutaj, ja mi się wydaje, że każdy, kto wyjeżdża za granicę, nawet na jakiś czas, ma szansę właśnie stać się takim trochę ambasadorem później zmiany pewnej w Polsce, jak wróci oczywiście. Na pewno. Bo zobaczy, widzi i tak wierzymy jakoś to, że to edukacyjny aspekt tych wyjazdów jest taki ważny. Ale kurczę, okazuje się, że dane z tego roku mówią, że wyjechało jeszcze więcej ludzi niż dotychczas i oni tu nie wracają. Nie chcą tu być. A ty jednak stwierdziłeś, że chcesz. Tak, ale moja sytuacja jest całkowicie inna. Ja jednak, można powiedzieć różne tezy, że byłem nieudacznikiem w Danii, skończyłem Akademię Muzyczną i duńskie państwo powiedziało, to sobie jedź sobie. Mm-hmm. Albo można powiedzieć, że tak naprawdę... Bo ty mógłbyś być nauczycielem muzyki. Był nauczycielem muzyki. No właśnie. A że tak się bałem bycia nauczycielem muzyki, kupiłem knajpę z kolegą. Taka młodzieżowa knajpa, którą potem przyjęliśmy i ewidentnie nie byliśmy w stanie sobie dobrze z nią radzić. To w Kopenhadze się działo? Tak, w Kopenhadze. Mm-hmm. I to była ogromna szkoła życia. Ale cały czas grałem i tak naprawdę to są czasami przypadki. Ja też widzę nawet na naszą scenę, zawsze to jest tak, że to jest jednak jakiś przypadek, więc ja tylko mogę być przeszczęśliwy, że było jakieś miejsce, że trafiłem szerzej, że mogłem poznać swój kraj, ten kraj, który moi rodzice opuścili jako emigrant. I też myślę, że tak jak moi rodzice mnie wychowali, czyli nie z nienawiścią do Polski, nie z narzekaniem, mimo będąc na emigracji, pracować ciężko fizycznie i jednak
mieć takiego rozpieszczonego syna jak ja i płacić za lekcje pianina i akordeonu, mimo że ja nie ćwiczyłem i byłem leniwy, to jednak wysyłali mnie na wakacje, mówili mi, no, uczyli mnie polskiego, no to może... To jest bardzo ważne moim zdaniem, oczywiście. Tak, a mój polski jednak i tak był o wiele gorszy, a i tak znam ludzi, którzy rzadko przyjeżdżali do Polski na wakacje, a umieją świetnie po polsku. Trzeba przyznać, ja nie mam koniecznie talentu do języków, ale ta miłość do Polski... Masz do muzyki, to jest najważniejsze. No, mówi się, że muzycy mają świetny słuch, a ja tutaj nie mogę to potwierdzić, więc to jest bardzo trudne, ale się cieszę, naprawdę się cieszę, że mój los się tak potoczył, że Polska stała się krajem, którym mogę nazwać teraz dom. Kiedyś to po prostu z ciekawostki przyjeżdżałem jasne, tutaj. Jasne, jasne. Zaraz zrobimy sobie krótką przerwę, bo ten czas, zobaczysz, jak ten czas szybko leci to w ogóle. Właśnie napij się, bo to tak ale to... dużo mówisz, a ja też się już napiłam. A, dobrze? Ale ja mogę oczywiście, nie mam problemu. Dobrze. Akurat alkohol to mi nie trzeba namawiać. O, jak dobrze. Gramy domy kultury. Nie ja, ale mój zespół zawsze mają... Nie można mieć przecież... Tak. Nic na scenie, więc zawsze takie ładne szklaneczki. I nikt nie ma nic przeciwko temu. Bo to są chyba w ogóle z Rosji, więc żeby... Ale to inna sprawa. Przed przerwą jeszcze jedno pytanie. A propos Polski, to jest i polskości. Powiedziałeś i przyznałeś się do tego, że lubisz niektóre piosenki disco polo. No tak, pewnie, że lubię disco polo, bo ja lubię wszystko, co jest catchy. A granie to jest bardzo prosty. Ja lubię coś, co wcześniej słuchałem i nawet bym powiedział tak. Jeżeli byłem emigrantem, który przyjeżdżał na wakacje do Polski w latach 90., to ja nawet miałem... Do nas przyjeżdżał do rodziny chłopak młody, który grał w zespole disco polo, więc to jak źle mówię, że nigdy nie poznałem kogoś, kto grał w disco polo. I pamiętam, że mnie uczył na pianinie te takie proste melodie. No ja mam sentyment do tego też. Jednak sądzę, że w tych czasach, no dlatego też zrobiłem taką płytę, która niebawem wychodzi, przepraszam, ale jako, że sądzę, że musi być balans. Niech będzie disco polo, ale niech nie wszystkie nasze publiczne pieniądze idą na disco polo, tylko tyle. No jasne. Może by to jakoś można było trochę na metal, może na... To dobra, to powiedz jeszcze tylko jakiś ulubiony twój zespół albo piosenka, którą mówisz bardzo. Disco polową? Tak. Ja sądzę, że te oczy szalone, ja w ogóle sądzę, że wszystko, co wszystkie piosenki disco polo, które powodują taki szał u moich członków rodziny i nie tylko, u znajomych, na weselach, budzi moją ogromną fascynację i wtedy ja też włączam się, a wiadomo, że ja myślę, czysty napój pomaga. Zawsze, zawsze. No wiadomo. Tak samo, ja myślę, że metal jest lepszym metalem po alkoholu, tak samo disco polo jest lepszym disco polo. Za chwilkę wrócimy. Dobrze. Zrobimy sobie krótką przerwę, ale to będzie przerwa dla nas, bo Stefan Wąs się pojawi. Dobrze. Stefan Wąs, czyli trochę alter ego, mogę tak powiedzieć? Można, tak, tak. Razem z braćmi Figo Fagot w pięknej piosence Zobacz dziwko, co narobiłaś, którą ja bardzo lubię, muszę przyznać się bez bicia. Zanim to jednak jeszcze go zaproszę wszystkich zboczeńców, którzy oglądają ten program, czyli wszystkie osoby LGBT, mówiąc inaczej, żebyście wzięli udział w badaniu. Trwa właśnie teraz badanie dotyczące miejsca pracy, dotyczące tego, jak wam się żyje i pracuje w waszych miejscach pracy. Na badanie.prodiversity.pl można wypełnić do 30 listopada. Zróbcie to koniecznie, znajdziecie też na Facebooku wszystkie informacje oczywiście. No i to by było to na tyle, jeżeli chodzi o taką edukację. A teraz robimy sobie krótką przerwę, za chwilkę do was wracamy. Czesław Mozil, no i tutaj taka gruba transeta też. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. My sobie pijemy drinka z Czesławem Mozilem. Wiesz, co jest śmieszne? Prawie za każdym razem, jak piszę na klawiaturze coś o tobie, pisze Czesław Mozil, to prawie za każdym razem chcę napisać Czesław Miłosz. No. Przyrzekam, mam taki jakiś dziwny odruch, taki, wiesz, jak to jest taki błąd czasami w głowie. To znaczy, że dużo czytałeś Miłosza? Czy tam masz... Nie, właśnie chyba nawet nie przepadam jakoś specjalnie, ale jakoś tak mi to zbitka Czesław Miłosz mocno siedzi w głowie, że jak próbuję Czesław to od razu... No tak. Ale na szczęście jest to Czesław Mozil, słuchajcie, także... No, Miłosz myślę, że też był cudownym rozmówcą, tak mi się wydaje. Znaczy ja nie wiem, ja mówię, że ja jestem, ale z Miłoszem, z Miłoszem chętnie bym dodam, że mieszkałem pierwsze moje takie lata w Krakowie, 2008-2010 i rodzice kupili małe mieszkanko, 23 metry naprzeciwko, dosłownie, gdzie Miłosz spędził ostatnie 10 swoich lat na ulicy Bogusławskiego w Krakowie i przeżywałem to często, że wracałem do domu. Czyli jest jakieś połączenie, widzisz? Minimalne, tak. Ale mama była wielką fanką, nawet zrobiłem płytę kiedyś taką z tekstami Miłosza. Ach, to prawda, rzeczywiście, tak, było takie coś. A zapomniałem o tym zupełnie, przypomniałeś mi teraz. Bo śmiem twierdzić, że poezji nie trzeba zawsze rozumieć, tylko czuć.
Zgadzam się. Ja nie rozumiałem, ale jednak... No po polsku? Nie, dobra. No. Inna rzecz. Słuchaj, tak sobie pisałam. Muzyk, aktor, juror w talent show, biznesmen. Prowadziłeś knajpę, zajmowałeś się tłumaczeniami, budowlanką, chyba też stand-upem? No to nie jest stand-up, ja nie nazywam się stand-uperem, ale przyznam, że zostałem zaproszony przez cudownych stand-uperów teraz, jako taki gość. To wiąże się z ogromnym ryzykiem, ale jednak pojadę z chłopakami młodymi, którzy wypełniają salę, więc się załapałem troszeczkę. Nie ukrywam, że jestem dumny, że zaufali mi. Zobaczymy. Co ty naprawdę lubisz robić? Jestem muzykiem, jestem grajkiem i z tym aktorem to na pewno nie jestem, ale... No, grałeś w filmie. No, grałem w filmie, ale nie można się nazywać aktorem. To tak jakbyśmy, nie wiem, byśmy poszli teraz tak chwileczkę, zamówili sobie kort tenisowy i mówili, że jesteśmy tenisistami. Nie? Tak, to wiesz, o co chodzi. Nie? Trochę to naciągane jest porównanie, no. Ale rozumiem. Ale jednak mówisz, że najbardziej czujesz się muzykiem. Tak, jestem muzykiem, mam takie wykształcenie. Sądzę, że... Chociaż lubisz mówić słowo grajek. Znaczy, lubię słowo grajek, czy tam muzykant, bo nic złego, też muzyk, ale znowu sądzę, że słowo artysta, powiedzmy, jest znowu za często używane. Tak cię chyba podpisujemy, wiesz, jako artystę. No, to jest bardzo miłe. Dodam, że jak byłem kiedyś u pana prezydenta Komorowskiego, byłem taki bardzo zestresowany i zostałem zaproszony, bo para królewska, duńska była, książę, i tam się dostaje taką karteczkę i cię przedstawiają. Tak. Chodzi do sali, ja byłem bardzo zestresowany, wiedziałem, co tam będzie pisać. I pani mówi, Czesław Mozil. Tak, mogła powiedzieć mnóstwo rzeczy. Nie wiem co, nie będę tego mówił teraz. Jak powiedziała muzyk, stwierdziłem, że skoro tutaj u pana prezydenta mówią, że jestem muzykiem. Przed królem. Przed duńskim królem, którego znam no od dzieciństwa przecież, bo on jak zawsze przecież logicznie jakby dom królewski się zna. To jest temat plotek. Nawet stałem i machałem z akademika, jak się książę żenił, więc byłem dumny, więc jestem muzykiem. To nam mogę powiedzieć, jestem muzykiem, grajkiem, tak, jak najbardziej. To czemu próbujesz też robić te inne rzeczy? Bo tak się zastanawiam. No rozumiem, że otwarcie tej restauracji to było trochę jakby jakieś tam po drodze to się wydarzyło, trochę niechcący, trochę... No tak po prostu było. No tak, dlaczego nie? A dlaczego zagrałeś w filmie? Dlaczego teraz podjąłeś się tego stand-upu? Kim ty jesteś? Oj, znaczy... A pamiętasz ten wierszyk? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Dalej cię nie przepytuję, bo ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. dodam. To muszę powiedzieć, to jest bardzo... jeżeli jest się chłopakiem, który jest na Akademii Muzycznej, chce się grać, nawet zanim to, i rodzice, i wszyscy znajomi mówią, Czesławie, co ty chcesz zrobić w życiu? Mhm. Ja mówię, ja chcę grać muzykę. I wtedy wszyscy mówią mi, ale pamiętaj, musisz mieć plan B, C, D, E, F, G. No nie możesz przecież na jedno wstawiać, a jak tobie się nie uda. I w momencie, jak nagle się przebiłem z muzyką, to nagle wszyscy mają problem, że ja robię to, czy to, czy to. Jak zostałem jurorem, ja byłem przez 10 lat jurorem, w konkursach akordeonowych, w przeglądach, i dostaje się bombonierkę za to i tyle. A nagle ludzie mają problem, że jestem jurorem w telewizji. Ja mówię, ja jestem najlepszym jurorem, ja przez 10 lat to robiłem, ale nie. Ja realizuję swój plan B, C, D i E. Mhm. I F. Więc nie ukrywam, że taka restauracja, ja po prostu to mile mieć ludzi, i widzieć, jak młodzi ludzie czują się dobrze w swoim miejscu pracy, mieć to ze swoimi przyjaciółmi, to jest miłe. Ja nie muszę być, ja nie jestem wielkim przedsiębiorcą, ale jak ze swoją żoną mamy firmę odzieżową, cześć Ociu, już... Do tego to jeszcze dojdziemy, bo ja to mam tu wszystko opisane. No, wszystko jest. To jest miłe, to jest miłe i ja nie wiem, co jeszcze będziemy robić z Dorotą, ale myślę, że... Ja sądzę, że to jest inspirujące mieć chęć na różne rzeczy. Po prostu mieć chęć. To nie znaczy, zawsze z szacunkiem, to nie znaczy, że mówi się, ja bym to zrobił lepiej. Ja wejdę na scenę i będę stand-uperem, bo nie jestem. Ale jeżeli mnie środowisko stand-upowe zaprosiło, no to jestem dumny, bo jednak coś tam musieli zauważyć, że może mi się przydać. Podpytam cię o tego jurora w X-Faktorze, bo to jednak jest coś taka rzecz, która jednak wzbudzała pewne komentarze. Ty też musiałeś, ja w ogóle wiesz, przygotowując się do za mocno. Nie. Przygotowując się oczywiście do takiej rozmowy naszej, przejrzałam mnóstwo wywiadów z tobą od 2009 roku, chyba najstarszy był. I jakoś zwróciłam uwagę na to właśnie, że ten X-Faktor zwrócił uwagę ludzi, jakoś był takim tematem do rozmów.
Ja do końca nie rozumiem czemu, ale no dobra, to chwilkę o tym pogadajmy. Czemu się na to zgodziłeś? Jakby co, przychodzą do ciebie, w jednym wywiadzie jeden chłopak mówi do ciebie, do artysty jednak niszowego, a ty mówisz, hello, mój album był najlepiej sprzedający się w zeszłym roku, więc jakim niszowym? To też mnie rozbawiło. No, tak jakby mówić, że Dawid posiadłeś niszowy. Nie, mówię, nie no ja, oczywiście, że nie jest, oczywiście, że nie jest. Fantastyczny muzyk, ale wiesz... To mnie rozbawiło po prostu. I teraz zastanawiam się, dlaczego się zgodziłeś? Bo bomboniarki tam nie dostawałeś. Proszę? Bombonierki za to nie dostawałeś. Nie, ja bardzo, bardzo chciałem. Jeżeli przez 10 lat jestem jurorem, dlatego że w Danii byłem jurorem w konkursach akordeonowych, mm-hmm. u mniejszych jednak uczniów, w przeglądach kapel. Znaczy, ja sądzę generalnie, że to powiem szczerze, mm-hmm. oglądając niektóre talent show, nawet współczesne teraz, ja nienawidzę sztuczności. Ja nienawidzę, jak ktoś przed kamerą udaje, a tym bardziej jest mi przykro, jak widzę, że ludzie potem widzą ogromną szczerość w tej osobie, mm-hmm. bo wreszcie zbuntowana tutaj, mówi prawdę, albo ja dużo rzeczy nie kupuję, więc ja postanowiłem, może ja będę takim jurorem, który po prostu będę sobą, dzięki Bogu nikt nie mówił mi, co ja mam, kim ja mam być. I to była wielka przygoda i nie ukrywam też, że jest to pamiątka. I Dawid Podsiadło, jeżeli będzie tworzył, jak tworzy teraz, to będzie żywą legendą za 40 lat, a ja będę staruszkiem i będę mówił, byłem tam, mm-hmm. byłem świadkiem. To jest miłe. Pomogłem? Po prostu byłem na tak. Byłeś na tak, no to każdy jest byłby pomoc, na to... tak, to nie byłoby trudne, ale chodzi po prostu o to, że jednak... Ja sądzę, że telewizja jest cudowna i ja mam różne pomysły, ale wszystko na swój czas, dlatego że to nie jest atrakcyjne. Ja nie będę tańczył w Tańczu z Gwiazdami, bo nie umiem tańczyć. Ale Agent Gwiazdy? No ale przecież dlaczego mam konkurować z innymi, skoro to chodzi o mnie? Proszę mi atencję dać. To ty może będziesz właśnie tym agentem. Nie, proszę mi dać atencję. Nie. Ja sądzę, że każdy po swojemu i ja sądzę, że... Niech każdy robi, co robi. Dzięki Bogu jestem po prostu muzykiem, więc zobaczymy, ale jeżeli jest miejsce dla mnie i ja mogę cały czas muzykować, to wtedy nie muszę się martwić o inne rzeczy. Dobra, to teraz jeszcze tak wrócę do tego tematu, bo to, co powiedziałeś, jest dla mnie ważne, bo mówisz o tym, co robisz w Polsce, jak to się rozwija, co, jakby różne rzeczy, które się dzieją. O ubraniach pogadamy jeszcze. Natomiast chcę ciebie zapytać o to, czy ty jeszcze czujesz się emigrantem? Nie czuję się... No właśnie, już tyle lat minęło, że chyba już ja wiem, że mówiłeś, że nie lubisz Sex Misji, co w niektórych kręgach cię skreśla na pewno. Ja nie rozumiem. Dużo rzeczy okay. To coś innego. Ja po prostu, nie znając realii, albo nie znając niektórych rzeczy, są filmy, które no, musi mi kolega siedzieć i tłumaczyć każdą scenę. Wtedy to jest śmieszne. Okay. I też dodam, że to jest naprawdę cudowne jako emigrant, mhm. gdzie nie spodziewałem się, że jednak tak się zbliżę Polski, swojego kraju, a jeszcze, może to komuś się podoba, czy nie, ale jednak ja tutaj jestem, dlatego że ja sądzę, że miłosierdzie jest bardzo ważne. Mhm. I nagle odkrywam, że może to, co Jan Paweł... Święty mówił, wygłaszał. Bo nas później pozwą, jak to, nie wiem. To koniecznie jakoś, nie wiem, jakbyśmy wszyscy zapomnieli mhm. o miłosierdziu, żeby... Więc... Ja sam się uczę i się też uczę od swojej żony, że odpowiedzialność za słowo i jednak nie możesz... Czesław, nie mogą wszyscy mieć te same poglądy, co ty. A propos tego papieża, bo to jest... Nie miałem o to pytać, nawet nie miałem tego na kartce, dobrze. Ale to cię dopytam, bo to jest tym ciekawsze dla mnie. Zaraz musimy zrobić przerwę, ale cię jednak zapytam o to. I papież Jan Paweł II jednak poza Polską, święty papież Jan Paweł II, jest odbierany jednak bardziej... Różnoznacznie możesz niż w Polsce. To ja to chętnie powiem też tutaj. I to mnie interesuje, bo wiem, że w Danii na przykład, który jest krajem mniej katolicki niż Polski. Ja powiem, co sądzę. No właśnie, powiedz mi, bo pojawiają się teraz zwłaszcza te informacje dotyczące różnych zarzutów, że on wiedział o, szukam ładnego słowa, nadużyciach. To jest bardzo trudne, ale na pewno wiem jedną rzecz, to jest moje odczucie. Ja mam takie poczucie, że z takim potencjałem, z takim fantastycznym człowiekiem, jakim był papież Jan Paweł i z taką władzą, jaką miał. Mm-hmm. I jednak w czasach takich jak lata 80., tak. epidemia AIDS-u, i to sądzę, że jednak mógł zrobić o wiele, wiele więcej. Okay. Tyle. Ja sądzę, że wiara jest wiarą, ale
na tournée odwiedzać kraje biedne jak Afryka i niektórych rzeczy po prostu, nie wiem, no jednak coś tutaj mi zgrzyta, a ja jestem wierzący i nie zgadzam się na to, że nie można... Ja sądzę, że można zawsze kwestionować coś. I tyle. Tego się trzymajmy i cieszę się, że to powiedziałeś. Akurat tym bardziej, że teraz w piątek rusza tydzień, Europejski Tydzień Badania się na HIV i HCV. Więc a tu, w ogóle o tym nie mówiłam, ale nawet nie mam żadnej planszy ładnie przygotowanej, żeby nie było. Ale rzeczywiście ruszają różne kampanie, akcje. Bierzcie udział, badajcie się od najbliższego piątku przez tydzień. Mnóstwo różnych rzeczy się dzieje, punkty się otwierają. Zawsze się badajcie. To swoją drogą, ale w tym momencie może jeszcze bardziej. My zrobimy sobie krótką przerwę. Teraz będzie trochę Czesław, trochę nie Czesław, bo to będzie coś, co Cezik przygotował, czyli klejnoty. Tak jest. Lubię wypić. Tak jest. Lubię wypić, Czesław Mozil i perfekcyjny zapraszam na drinka. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Kiedy ostatni raz piłeś alkohol? Nie od dzisiaj, nie od teraz, tutaj. Wczoraj? Pytam. Nie, to nie jest nic złego, ja też. Czesław Mozil jest moim gościem, to jest jej perfekcyjna proszę drinka, jeżeli ktoś teraz dopiero do nas dołączył. Pytam a propos tej piosenki. Lubisz wypić dalej? O! Znaczy, dalej. Jakoś nie wiem, no. Ja nie pamiętam. Nie będę zwalał to na zawód. No. O, taki zawód, ten, ale jakoś, no... Na gen polskości. Tak. Ja myślę, że jednak jest to bardzo cudowne w dobrym towarzystwie, a że jestem w cudownym małżeństwie. No to naprawdę, taka lampka wina czy dwie wieczorem naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Nie, ale to powiedziałam dyplomatycznie. Też absolutnie tak nie sądzę. Dorota się śmieje bardzo z tego. Była więcej niż jedna lampka, przyznaj się. Troszkę więcej, mówi, że troszkę więcej. Bo... Nie, znów, oczywiście nie mówię tego w żaden sposób oceniający. Nie, to jest śmieszne, bo żyjemy w kraju, prawda? Gdzie z jednej strony się chleje na nikt nie jest alkoholikiem, nikt nie ma problemu z alkoholem, ale wszędzie są te sklepy alkoholowe, tak, to jest prawda. Jakiś tabu. Więc to jest takie... no nie wiem, no trochę takie... No hipokryzja jakaś tym jest, prawda? No jesteśmy naprawdę, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, no ale jednak lubimy czasami naprawdę, żyjemy w jakimś Matrixie i to widać w ogóle na tym. Pełna zgoda, no. Pełna zgoda, ja się z tym zgadzam i też, ja też specjalnie robię tak ten program, mam też drugi, w którym pijemy tylko szoty, więc to w ogóle jest już wtedy, jest jeszcze czekam inaczej. Na zaproszenie. Już teraz cię zapraszam. Natomiast wiesz, to jest od razu, bo ja też chcę pokazać, że my tak oczywiście udajemy, że nie pijemy, no ale wiadomo, że pijemy. No. Ale tak wiesz, pytam cię to dlatego w tym kontekście przede wszystkim właśnie Doroty, która siedzi obok. Ty na szczęście nie widzisz jej reakcji, ja widzę. Czy trochę jest tak, że po ślubie trochę się tak uspokoiłeś, trochę tak jesteś trochę pod pantoflem? Ja nie jestem, ale mów szczerze. Tak, ja nie jestem, w ogóle nie rozumiem tego słowa pod pantoflem. Na pewno jest tak, że... No nie wiem, jak to jest po duńsku, więc nie powiem. Ja po prostu spędzam... Nie wiem, no żyję, spędzam czas ze swoją przyjaciółką, moją żoną. Znaczy, ja powiem tak, jeżeli to, co ja mam, jest uznawane za kogoś, powiedzmy, tak. Za bycia pod pantoflem, to ja życzę to naprawdę specjalnie... każdy żyje... po swojemu, ale to jest naprawdę, to mogę tylko polecić, no, bo to jest wielkie szczęście, wiedzieć jednak, gdzie wracać. Ale jednak, ja wiem, że nie widzisz tego pytania, ale muszę zadać to pytanie, bo to jest też tak, że udzieliłeś kiedyś, dawno, dawno temu, jednego wywiadu, w którym powiedziałeś jedno zdanie, które wraca do ciebie jak bumerang i ja nie mogę sobie tego darować, zwłaszcza w takim programie, no. Muszę cię zapytać, to ile było tych partnerek w twoim życiu? Powiedziałeś? Że trzycyfrowa liczba. Przepraszam, ile masz lat? Zawsze 18. To jak masz 18 lat, tak? To co? To czy trzycyfrowa jest dużo? Dużo? Wiesz co, dla mnie z różnych powodów jest. Rozumiem, szanuję, ale możesz znaleźć argumenty, że nie musi być dużo. Absolutnie, oczywiście, że tak. Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało oceniająco. Tylko jestem ciekawa, czy to jest sam 200, sam powiedziałaś, że... 600...
powiedziałaś, że ostatnie 4 lata przywinęło się 100 gości tutaj. Tak, tak, no jeszcze nie całe, ale prawie no, że 100 gości. Jeden na tydzień. I, czyli od, bo ty mówisz, że od 16 roku życia zacząłeś. No nie, no tak naprawdę... Będę cisnąć. Tak, ale to jest... Zupełnie dla fanów, oczywiście nie ma żadnego nie, znaczenia, no, ale... Tak naprawdę to się przejęzyczyłem wtedy i na pewno to jest całkowicie idiotyczna cyfra. Czterocyfrowa. Bliżej jesteśmy, nie wiem, no może nad jednej ręce powinno się policzyć i sądzę, że tego powinniśmy się trzymać. Nie, ja lubię po prostu, bo też specjalnie zadaję pytanie, oczywiście śmieję się z tego, bo też było to jakąś taką sensacją. No, bo Polska, ja wiem. To nie było sensacją, to było w jakimś wywiadzie w ogóle, gdzie wszystko było, ale dopiero 2 czy 3 lata później, jak sami się panem z telewizji, ktoś to wyciągnął. Czyli generalnie to, to też pokazuje troszeczkę, w jakim pięknym kraju żyjemy. Dodam, ja mam teraz czarne paznokcie. Tak, widzę, bardzo ładne, matowe, piękne. Chcę powiedzieć szybko, że mam je. Teraz jak nagrywałem płytę z dziećmi, to często było tak, że dzieci właśnie reagowały, ja musiałem wytłumaczyć prawdę. Mam czarne paznokcie, bo przez 20 lat obgryzałem paznokcie. Naprawdę? Tak. Obrzydliwe. Straszny, obrzydliwe, widzisz. Ja siedziałem, gdyby było jeszcze rok temu, to bym siedział... Mówię to pół żartem, pół serio, bo wiem, że wiele osób tak robi. No. Ale to jest. I bym siedział teraz na wywiadzie, byśmy mieli wywiad, ja bym siedział tak i chował paznokcie. Do momentu, gdzie Dorota powiedziała, może bym cię umówił, Czesławie, bo wiesz, takie, że smaruje się paznokcie czymś... Jest coś takiego, jest. Dajmy spokój, ja wszystko tam do buzi bym włożył, więc przyznam... Chciałbym, żeby to zdanie wybrzmiało, wszystko bym do buzi włożył, no, powiedział Czesław Mozin. I to możemy cytować, jeżeli chodzi... Więc Dorota umówiła mnie z panią Justynką, powiedziała, może byś miał ochotę odwiedzić panią Justynkę. Odwiedziłem panią Justynkę, teraz chodzę regularnie u pani Amal i to jest niesamowite. I ja to mówię na swoich koncertach, bo to krępuje mężczyzn. Ja mówię, no, ja spędzam godzinę, półtorej z panią Amal, oglądam sobie Netflixa, pani tak. Amal mi kładzie Tytan. I to jest tak twarde, że nie jedna gadaj. Klientka pani Amal złamała zęba, nie? Nie gadaj. No, bo to i tylko się nie da obryzać. To wygląda jak piękny lakier po prostu matowy, zwykły tak. Na paznokci. I dodam, że przez 8 miesięcy miałem paznokcie, które były koloru paznokci. Jutro w ogóle jestem u pani Amal bardzo wcześnie rano i zmienię znowu na normalny kolor, bo to, że ja mam czarne paznokcie, to robi taką sensację, że mam tego dosyć. Więc przyznam, nie ukrywam, że... Znaczy, jest to, czuję się, że, jak to się mówi, czuję się skompromitowany, jest to żenujące, że coś, co jest, z całym szacunkiem, ładne, czarne, matowe paznokcie, bardzo ładne. Po prostu... Jest tematem do rozmów w ogóle. Jest tematem do rozmów. Ja używam energii, mówię tak, ja widzę, że pani patrzy na moje paznokcie czarne. Tak, to są... Znaczy w ogóle, wiesz, no to wtedy będą po prostu od jutra znowu przez jakiś czas... W kolorze takim cielistym bardziej. Tak, dokładnie. Powiedziałeś w 2013 roku, że w Warszawie nie ma czasu na przyjaźń. Nadal tak sądzisz? Nie, nie sądzę. Nie, to jeżeli tak powiedziałem, to jest głupota. Wszystko to sprawdziłam. Ale to jeżeli tak powiedziałem, to na pewno to może powiedziałem to w takim okresie i czasie, gdzie nie ale miałem przyjaciół w tym czasie, może niewielu. Ja myślę, że podoba mi się żyć w stolicy, bo podoba mi się, że tu jednak, nie wiem, ja osobiście lubię, jak rzeczy idą troszeczkę szybciej, ale na przyjaźń... Masz czas. Pewnie, że mam i przyznam, że część takiego małżeństwa to jest właśnie wielkie szczęście, że jest wreszcie czas mieć przyjaciela. Z kim bym się spotykał więcej niż, nie wiem, 2 razy w tygodniu z kolegą? Nawet kolega by się znudził, więc to jest cudowne, że się z ma... Z pewno z Kubą Wojewódzkim, cholera. Z Kubą Wojewódzkim się znamy z planu. Nie, żartuję sobie oczywiście. Słuchaj, zaraz zrobimy sobie przerwę, więc zanim to chcę cię zapytać o Czesiociuch. Czesiociuch. Dobrze powiedziałem. Pięknie. To jest, dziękuję, bo to jest, wy tego może nie wiecie, ale Czesław jest właścicielem marki tak. Produkującej ubrania dla dzieci. Tak. Jak to w ogóle, skąd, jak to się stało?
To przez Dorotę. Tak. A zgadywałam, nie wiedziałam tego. Nie przez... Na serio? Naprawdę. A to nie, Dorota jest... Ona ma harzenie. Dorota jest projektantką, my się poznaliśmy i mamy część odciucha, jesteśmy niszową firmą odzieżową. Weszłam dzisiaj na stronę, nie niszową, tu wyprzedane. Sprawdziłam to. Wiesz, tak zespoły mówią, nie? Wyprzedane, a to się gra dla 100 osób, nie? Mały klubik, sold out. Nie. Jesteśmy cudowną firmą, ale niestety to jest tak, że dostajemy maile, bo jednak te ubranka są takiej dobrej jakości, mówię szczerze, że przez generacje idą. To trochę jak kiedyś stare Volkswageny. Tylko że więc naprawdę jest to cudownie, ale ja myślę, że też Cześć Ociuch i ta marka to jest takim świadectwem naszego małżeństwa. Tak się poznaliśmy. Najpierw to miała być zabawa, a stało się czymś bardziej poważnym. Ale jednocześnie... Wiesz co, może ja, bo widzę, że mamy już No tak, musimy to dopić. To ja poproszę tutaj naszego wudziałka, może Adrian tutaj poradzi nam jakoś na to coś. Ale zapytam cię o to, bo musimy teraz przerwę zrobić, ostatnią już, bo jednocześnie jest tak, że nie chcesz mieć na razie dzieci z tego, co powiedziałeś ostatnio. Czy coś się zmieniło? Raczej ja myślę, że to... Że... Exclusive tutaj, możesz mów. Ja myślę, że ten, że to jest... To jest zawsze, dzięki Bogu, wybór dwóch osób. I okay. Też mój. No i my się bardzo się dobrze dogadujemy z Dorotą. Czyli na razie nie ma planów? No nie, jak to, wiesz, inshallah, jak Bóg da, ale też znowu... Lubię to twoje odwołanie do Allaha. No, to... Co, że źle? No nie, no ale... Trzeba też... Musi być czas na wszystko. I poproszę bardzo, tak. I ja sądzę, że... No bo Czesław, chciałeś to? No dobrze, to zostawmy ten temat. Ale teraz chciałabym zagrać twoją piosenkę. Ale taką chyba, no może nie wiem, czy mniej popularną, źle powiedziane, ale no na pewno nie najpopularniejszą. Dziękujemy ci, Adrianku. Piosenkę, to akurat to właściwie może nie twoją, tylko twojego zespołu, Czesław śpiewa. Krucha blondynka. Tak. To zagrajmy. My po tej piosence do was wrócimy. Będziemy dalej rozmawiać jeszcze przez chwilkę. Czesław Mozil, jej perfekcyjność. Drink. Wracamy zaraz. Drinka już nie będzie poprzednio. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy. Ja i Czesław Mozil. Tak. I drink nowy. Tak, i drink. Dobry. Świetny. Powiedz mi, niedawno był 11 listopada. Tak. Co robiłeś? Ja byłem w Unijowie z Dorotą. Byliśmy w termach takich, tak. Czyli odpoczynek. Odpoczynek. Też byłem po trasie. No, po prostu mieszkamy na warszawskiej Pradze, daleko od... Na warszawskiej Pradze naprawdę jest, sądzę, cudownie i spokojnie, ale jakoś strasznie nie ogarniam tego dnia, bo nie ogarniam, dla mnie to jest jakiś metrik, nie ogarniam. Ja może tylko mieszkam znowu 10 lat w naszym kraju, w Polsce, urodziłem się w Zabrzu, ale jednak trochę nie ogarniam tego, bo jakoś trochę historii miałem i trochę w szkole miałem w Danii. Mhm. Ja wiem, że duńska propaganda na pewno i na pewno tutaj i na pewno ojciec Ukraińc mi dużo rzeczy nagadał, nieprawdy, ale jednak finalnie to coś mi tutaj nie zgadza po prostu. No właśnie, a uważasz, że rolą grajków, muzyków, muzykantów jest chodzenie na manifestacje i na protesty? Ja ci powiem, że ja sądzę, że tak, trochę, tylko że jesteśmy tchórzami i ja sam się do takich tchórzy dołączam. I jeszcze dodam tak, że mój kolega z zespołu Duńczyk mówi tak, tchulc, mówi, co się dzieje, to rok temu mówi, co to kurde jest? Gdzie pankowcy, kurde, gdzie mają stawać opór? Ja mówię, widzisz, pankowcy, mam teraz kredyty, mieszkałem na Wilanowie, pracuję w TVN, nie? Więc nie idziemy się bić. Spłacimy kredyty, to może wtedy? Nie wiem. Za późno? Tak, to będą bomby lecieć na nasze nieruchomości. To jest taki, wiesz, słynny, że wchodzisz, ostatnia twoja rata po 30 latach wpadasz w kredyt, za późno, bo tu lecą bomby. Lecą już bomby. To wszystko... To śmieszne. To jest bardzo smutne i czuję się niesłowo. No ale zarazem mówisz, że jesteś zakochany w Polsce. Tak. To co to w końcu... Ale nie mogą panowie, którzy chodzą i pomylili, nie wiem,
machają rękoma jakoś, nie mogą brać patent na polskość. No nie może być tak, że ktoś jest Polakiem, a kto nie. No nie może być tak. No to musimy tutaj... Nie może być tak, że mówimy, o, to jest wszystko fajnie, bo to całe rodziny i dzieci, tak, tak. No pewnie historia była też fajna, przecież widzieliśmy, że był mur, był getto i ludzie się bawili, były rodziny. Wszystko było obojętnie, a działo się... Czyli to jest strasznie... Ja sądzę, że ja mam prawo machać flagą, też. Tylko ja niestety nie kupuję majtek z polską flagą biało-czerwoną, bo ta zabroniła mi, powiedziała, nie będziesz brudził polskiej flagi. Nie będziesz też smarował swojej, wiesz, no my mamy firmę odzieżową, czy ciocia, co? Jasne. To co, mamy nagle printować i produkować t-shirty? No właśnie, a czemu nie? Z takim czy takim czemu znakiem? Czemu nie zrobić takiego, jak to się nazywa, takie co mają dzieci, takie jednoczęściowe, jak to się nazywa ładnie? No takie kombinozjonki, coś tam, kombinezony, tak. Z flagą Polski. Tak, albo inaczej, a może jeszcze z Polską walczącą, a? Za które inne dzieci ginęły czemu kiedyś. Czemu nie? Pewnie będą pieniążki, tak? Bo czerwone jest zło. Być może tego wy w ogóle nie wiecie. A propos pieniędzy, to jest też ciekawa sytuacja z Czesławem, który rzeczywiście za selfie bierze 2 złote. Tak, ale 5 z uśmiechem. 5 z uśmiechem, to jest właśnie też śmieszne, ponieważ te pieniądze przekazuje na różne, znaczy na dwie fundacje, z tego co wiem, tak? Dwie fundacje i jedno stowarzyszenie. I stowarzyszenie. Tak zmieniam te zbiórki. Powiedz to szybko, bo ja uważam, to jest super w ogóle pomysł. Sweet Potter jest za 2 złote, ale to też dlatego, że kiedyś powiedziałam po koncercie swoim fanom, miałam taką handlę, powiedziałam, że wolę się dzisiaj przytulać za darmo, ale nie chcę robić zdjęć. Jasne. W ogóle... Ludzie tego nie mogli akceptować. Tego też właśnie nie rozumiem. Jakby każdy ma prawo mieć gorszy dzień, mieć gorszy humor, być nie wiem, po prostu nie w sosie. No. Ale widzisz, a jak stoję we Lwowie w 2012 roku i spotykam kumpla przed stadionem, idziemy na Euro, nie widziałem go kilka lat i przychodzi obca osoba i mówi cześć, cześć. Ja mówię, przepraszam, ale spotykam tutaj we Lwowie swojego kumpla, nie widziałem go 4 lata. Ja pana nie znam. Zaczyna się stawiać i wykrzykiwać. Ja musiałem zareagować bardzo ostro, więc chodzi o to, że Sweet Foty za 2 złote to powoduje, że tutaj jest kolejka, ja mogę stać godzinami, zbieram pieniążki, a potem super. Przekazuję na cel dla ludzi, których znam i nie muszę grać charytatywnych koncertów, w których stawka charytatywna jest taka i taka, bo muszą wszyscy wyjechać. Ja nie będę stał na scenie i grał charytatywnie, jak świetlik musi dostać i dźwiękowiec musi dostać inaczej, a inni artyści... Ale artysta nie. A jeszcze inaczej, odwrotnie, ja sądzę, że świetlik i albo charytatywnie, albo jasne, po prostu nie. Jasne, jak dzwonią do mnie miejsca i mówią, że mamy propozycję charytatywnego koncertu, pan Czesław by wystąpił 20 minut za 5 tysięcy złotych. No, to... Powiem ci, niezły deal. No tak, ale to wtedy ja wolę Sweet Foty za 2 złote i ja nie wiem, będę... oczywiście. To nie, to każdy ma swój klimat. Jasne. Nie, ja bardzo wspieram ten pomysł, ponieważ gadaliśmy o nim przy okazji jednego naszego spotkania w innych w ogóle warunkach, więc... No więc to jest moje i to jest miłe i niech to idzie w świat, tak. Ale sam wiesz doskonale, że aktualnie w Polsce osoby LGBT, bo musimy o tym też powiedzieć... A koniecznie musimy. Mają chujowo. Mają bardzo przyjebane. No właśnie i teraz, gdybym cię na przykład miał teraz zapytać, twoim zdaniem, związki partnerskie w Polsce, jest w ogóle kiedykolwiek szansa? Od razu powiem, że ja muszę to powiedzieć, dlatego że to już taki mój metryk, że ja całkowicie, ja tak bardzo tego chcę, że mi trudno powiedzieć nie, mimo że jak zacznę argumentować albo myśleć, jest sytuacją obecną, ale ja tak bardzo sam bym tego chciał generalnie, dlatego że dla mnie to jest takie, znowu w drugą stronę, nieludzkie. Ja tak nie rozumiem tego, ja nie rozumiem w ogóle, gdzie jest, przy czym jest problem, że ja muszę powiedzieć tak, ale też od razu smucę się, bo ja to wszystko widzę bardzo czarno. Nie tylko, o czym gadamy, jeżeli mam poczucie, że idziemy w bardzo ciemną stronę, no to jest, ale... Dobra, ale mówisz, że bardzo chciałbyś, ale sądzisz, że to jest realne, że się wydarzy w ciągu najbliższych, no właśnie nie wiem, ilu lat? Bo tak naprawdę dookoła jesteśmy otoczeni przez państwa, które mają albo równość małżeńską, albo związki partnerskie, albo będą mieć lada moment. San Marino wprowadziło właśnie jeszcze chwilę tam to musi potrwać, ale prawie równość małżeńską. San Marino, mówimy o jakichś
wiesz, no państwie, gdzie tam 44 osoby są w parlamencie. Więc pytanie brzmi, czy to jest możliwe w Polsce i kiedy to się stanie, jeżeli się stanie twoim zdaniem? Bo może staniemy, wiesz, taką białą plamą na mapie Europy. Przyjdzie moment, gdzie może papież, a było blisko, będzie czarny. Ja wiem, że ty lubisz ten motyw. No, to wtedy nagle się może nagle zrzucimy wszyscy Kościół. Ja jestem wierzący, ale, mm-hmm. ale nie może być tak, że nie potrafimy rozmawiać o naszych błędach. Też i nie potrafimy się... przecież to bardzo proste, no. Ja myślę, że w kraju, gdzie się tak wierzy w Boga i Kościół katolicki, który mówi o miłosierdziu, to powinniśmy kochać swojego bliższego, już nie pamiętam tych fraz, to my powinniśmy być najbardziej tolerancyjnym krajem wobec, specjalnie z taką historią Kościoła katolickiego, to powinniśmy być jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów wobec LGBT na pewno. Więc ja nie rozumiem problemu. Ja myślę, że albo idziemy w takim kierunku, gdzie będą się działy nie tylko z nami, ale tej części Europy bardzo straszne rzeczy i naprawdę wtedy będzie za późno i wtedy nie tylko ty, ale ja też będziemy w drodze na autostradę nach Berlin i będzie za późno już, będzie za późno, ta autostrada będzie zakorkowana. Ja widzę to wszystko bardzo czarno, ale jednak znowu nie wiem. Ja nie wierzę w mądrość ludzi. Ja nie wierzę w demokrację. Bo zaraz musimy kończyć. Właściwie jesteśmy już tak naprawdę trochę po czasie. Ja dużo mówię. Więc ja na koniec tylko chcę zagrać z tobą w skojarzenia. To jest krótka gra. Ja rzucam hasło, ty mówisz, co ci się kojarzy. Słowo, zdanie, hasło, cokolwiek. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra. To będzie nasze, bo musimy na tym kończyć, więc musimy już wiesz. Jarosław Kaczyński. Nie. Dobrze. X-Factor. Tak. To będzie wszystkie teraz... Dobra, zobaczymy. Kuba Wojewódzki. Tak. Ale... Nienawidzę cię. Trzy ostatnie. Ślub. Tak. No ta... Nic więcej? Ślub? A, w tym sensie to nie było tak, czy nie? Nie, możesz... O, no to Jarosław... Okej, okay, spoko. Co było? X-Factor? X-Factor. Musi być. Kuba Wojewódzki... Też musi być? Tak ma po prostu. Okej. Okay. A ślub? Zresztą dla kogo? Niekonieczność. Drag queen? Byleby była dobrą drag queen. Okej. Okay. I na sam koniec seks. Seks? Sprawa bardzo osobista. O. Słuchajcie, musimy kończyć, bo już jesteśmy już po czasie. Bardzo miło. Ja wam tylko muszę jeszcze powiedzieć, że zanim pożegnam się z tobą, to was zaproszę serdecznie na najbliższy czwartek na Szoty z JP, gdzie moim gościem będzie Adelon, Lukas Adelon, który będzie opowiadać nam o tym, czy wszyscy geje muszą się malować? Pewnie, że nie muszą się malować. Zobaczymy, co powie. On akurat się na tym zna lepiej niż ty i ja. Nie. To lepiej. On maluje ich zawodowo, więc i siebie też maluje zawodowo. Czesław, strasznie ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za otwartość i mam nadzieję, że ten... Zaczyna to działać, więc kończę. No powinno zacząć działać, tak. O to chodzi właśnie. No, ale musimy zacząć wreszcie dbać o siebie. Nawzajem, no. Jeżeli mogę o ciebie jakoś zadbać, tylko mi powiedz jak. No to kamery się wyłączą i nie ma problemu. Idziemy do Doroty i... Słuchajcie, Czesław Mozil był dzisiaj moim gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka. Oczywiście wracamy do was za tydzień we wtorek o 22 na żywo i tradycyjnie dobrej nocy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.